Zdarzało się nieraz w świecie filmu, że znakomity komik na starość potrafił wykrzesać w sobie ducha tragika i to bardzo przekonującego. Przykładem jest starzejący się Chaplin. Sytuacja odwrotna, kiedy po latach spędzonych na graniu wstrząsających dramatów chce się na starość być komiczny, no bywa zdecydowanie trudniejsza. Chociaż nie całkiem niemożliwa. Mamy takiego idola z lat młodzieńczych, który ostatnio z uporem grywa w farsach. Superbohater. Wałęsa ściągnął kapcie i pomimo zimy chce ruszać do Kijowa. Bronić Ukrainy. Samo jeden, jak kiedyś, gdy skakał przez płoty, będzie super rycerzem starej Europy. Weźmie maskę, hełm włoży, najlepiej niemiecki, mapnik, tudzież manierkę i kewlar na plecki i z okrzykiem nadchodzę, pora bić na trwogę. Własną piersią lud bratni ochroni przed wrogiem. A przecież jeszcze szybciej osiągnie swój cel, gdy skoczy jak komandos od razu na Kreml.